analiza techniczna najciekawszych instrumentów finansowych oraz projekt WIG20, czyli perspektywy rynku. Kłaniam się serdecznie, Piotr Gnejdyk, Biuro Maklerskie Banku. Zaczynamy. S&P, wykres dzienny. Jak na razie tutaj nie widać pozytywnych sygnałów. To, co można pokazać na sam początek, to przełamana linia trendu wzrostowego na wskaźniku dziennym RSI. Co to oznacza? Wejście w etap korekty. Na wykresie tygodniowym widać natomiast coś innego. Pozostając przy wskaźniku RSI, widać tak zwaną negatywną dywergencję, czyli nic innego jak brak potwierdzenia w postaci nowego szczytu na tygodniowym wskaźniku RSI względem tego, co zrobił sam benchmark. No bo tak naprawdę w pierwszej połowie lipca były historyczne szczyty na indeksie, a tygodniowy RSI tego nie potwierdził, czyli jest tak zwana negatywna dywergencja. Ostrzeżenie przed korektą, czy też nawet zmianą trendu. Tydzień temu była mowa o tak zwanym szkielecie Sakata. Widać, że tego typu ostrzeżenie się zmaterializowało. S&P ma za sobą najmocniejszą zniżkę od drugiej połowy kwietnia. Pytanie, czy jest to koniec? Jeżeli chodzi o geometrię fal korekcyjnych, no to biorąc pod uwagę chociażby ostatnią zniżkę, porównując ją do tego, co zostało już wykonane i gdzie ewentualnie indeks S&P mógłby zawędrować, są to okolice 5350, 5340, czyli mniej więcej tam, gdzie jest ten majowy szczyt. Należałoby także zwrócić uwagę na to, co zrobił Dow Jones, mianowicie spóźnione wybicie oporu i zdobycie nowych szczytów, spóźnione wobec tego, co robił szeroki rynek, doprowadziło do tego, że na wykresie tygodniowym Dow Jones wyrysował spadającą gwiazdę, wysoki cień, mały korpus. No, zawsze tego typu długi cień stanowi wyzwanie dla byków i nie można wykluczyć przetestowania tej strefy oporu. Jednakże sam w sobie ten cień jest negatywną częścią całej formacji i zaproszeniem do powrotu niedźwiedzi na parkiet, tym bardziej, że Nasdaq Composite Benchmark ten ma za sobą też gwiazdę, ale nie spadającą, tylko tak zwaną wieczorną gwiazdę, czyli kompilację, połączenie trzech świec w całość i ostrzeżenie przed wejściem w etap mocniejszej korekty. Jednakże hossa, która dominuje na Wall Street, czy też na rynku Nasdaq, tutaj jest na tyle silna, że tego typu obawy związane z zmianą trendu mogą dosyć szybko zostać zanegowane. I na przykład, jeżeli w tym tygodniu Nasdaq Composite wybił 18647, to tak naprawdę pojawia się tak zwany reversal buy, czyli wtórny sygnał zachęcający do kontynuacji wzrostu. Ale jak na razie ostrzeżenia płynące z amerykańskich pakietów tutaj materializują się i tym samym konkluzja dla amerykańskiego pakietu pozostaje negatywne. Pytanie, co na to europejskie pakiety, no bo tutaj DAX ma za sobą dosyć mocną zniżką, ponad 3%. No i pytanie, czy to, co tutaj widać na wykresie, tak naprawdę jest głową z ramionami, no bo przecież niższy szczyt niż tegoroczny szczyt i tego typu połączenie poszczególnych dołków sprawia, że na wykresie widać linię szyi, czyli linię obrony do wysokości, której jak na razie DAX jest bezpieczny, ale gdyby DAX przełamał strefę 18 tysięcy punktów, tam plus minus 50 oczek, to tak naprawdę niedźwiedzie otworzyłyby sobie drogę na południe i dlatego też trzeba mieć świadomość rozwoju takiego scenariusza, tym bardziej, że CAC/CRN no tutaj walczy z linią trendu wzrostowego, przepraszam, CAC/CRN walczy z linią trendu wzrostowego i on bardzo dobrze widzi na wykresie tygodniowym. Jest to linia zakotwiczona w marcowym dęku sprzed 4 lat. Jest to bardzo ważna linia trendu wzrostowego i jest ona testowana od kilku dni. Jak wypadnie test, tego jeszcze nie widać, ale jest ostrzeżenie. Odwrócona flaga. Spadkowa fala, konsolidacja, która przebywa przez treść kanału, czy też pustokąta. Jest to razem odwrócona flaga, czyli formacja ostrzegająca o spadkach, ale tutaj musiałby być tak zwany trigger, czyli pretekst do dalszych spadków. Przełamanie 7450 punktów mogłoby dopiero, przełamanie dopiero tego poziomu mogłoby zostać odczytane jako zaproszenie do zejścia w kierunku chociażby październikowego dęka,
Tam bowiem wskazuje geometria liczona według tej formacji. Na chwilę obecną tego sygnału jeszcze nie ma. Jest obrona linii trendowzorowego, ale przecież to się może w każdej chwili zmienić. Jeżeli chodzi o otoczenie zewnętrzne, należałoby jeszcze zwrócić uwagę na EuroPLN, no bo tutaj pojawi się bardzo nieprzyjemny dla akcyjnych byków sygnał. Może na tym wykresie będzie to lepiej widać. I tak. Jeżeli chodzi o EuroPLN, to doszło do wybicia sufitu czarnej świecy stanowiącej sekwencję podażowych świec. Czarno kazała świeca ze swym korpusem wyznaczyła opór na poprzedni tydzień. On został wyłamany i tym samym pojawia się sygnał, który na przykład w sierpniu tamtym roku poprzedził mocną zwyżkę EuroPLN. Sygnał podobny pojawił się pod koniec 2022, czy też chociażby sierpień 2022. Tutaj sierpień, tu sierpień, no i teraz też blisko miesiąca sierpnia. Dlatego też jest ryzyko, że wydarzenia na rynku walutowym mogły pociągnąć warszawski indeks giełdowy, no bo na przykład sierpień 2022, czyli okres, w którym na EuroPLN pojawił się sygnał, to dla indeksu WIG był okres spadkowy. Wracając do EuroPLN, kolejny sygnał niepokojący miał miejsce na początku 2023 roku. Zobaczymy, jak to wpłynęło na indeks WIG. Proszę bardzo, koniec wzrostów i wejście w etap korekty. No i nie muszę przypominać, co się przecież wydarzyło w sierpniu zeszłego roku, kiedy EuroPLN wygenerował sygnał taki, jaki teraz widzimy na wykresie, i wówczas WIG także rozpatrywał spadkową falą. Dlatego też tutaj ryzyko związane z tym, że WIG wchodzi, też wszedł w etap korekty, jest dosyć duży, a niżej położony szczyt niż tegoroczny sufit, to jest kolejne wyzwanie dla byków, z racji tego, że jest to przecież podręcznikowy początek zmiany trendu. Niższe szczyty, możliwa zmiana trendu. To, na co należałoby zwrócić uwagę, to jest niewątpliwie formacja klina widoczna na indeksie WIG20. Nie tylko na tym benchmarku, ale zacznijmy od tego, to jest WIG20, proszę bardzo. Jest to klin z podstawą 2161. Podejście z ostatnich tygodni wygląda na klasyczną korektę wzrostową testującą właśnie dolne ograniczenie klina i zaproszenie do przetestowania podstawy klina. Jest to oczywiście jeden z możliwych scenariuszy, niekoniecznie musi się sprawdzić, ale na chwilę obecną widać klin, więc jest ryzyko. Tym bardziej, że WIG20 USD, czyli ten benchmark, który pokazuje m.in. to, co może widzieć amerykański inwestor, no to na tym benchmarku ten klin jest jeszcze bardziej widoczny, dlatego też z punktu widzenia Johna Smitha tutaj jest przestrzeń do spadków, tym bardziej, że na wykresie WIG20 USD pojawił się ten nieprzyjemny podażowy sygnał, czyli przerwanie podstawy tygodniowej białej świecy. Jest podażowy sygnał, jest zaproszenie do spadków, dlatego też sygnały płynące z tego indeksu no nie są tutaj przyjemne. Kiedy ostatni raz pojawił się taki sygnał? Chociażby dla przykładu można pokazać kwiecień 2022, proszę bardzo, przerwanie podstawy tygodniowej białej świecy i tu powtórka, czyli był to okres sierpień 2022. Dlatego też to, co widać na wykresie WIG20 USD, generuje negatywne sygnały. Poziomem oporu na najbliższe dni czy też tygodnie jest 663,88. Jeżeli WIG20 USD chce pokazać siłę i jest to tylko i wyłącznie fake czy też aberracja taka lokalna, no to wiadomo, gdzie szukać oporów. Bez wybicia tego poziomu w tygodniowych cenach zamknięcia konkluzja dla WIG20 USD jest negatywna. Pytanie, co na to szeroki rynek? U nas EDWIG 80 jak na razie ma tutaj podażową czarną świecę poprzedzoną spadającą gwiazdą, czyli nieprzyjemnie, a EWIG 40 ma nowe minimum. Nowe minimum i ryzyko, że tutaj może się materializować zmiana trendu. Ale z drugiej strony przecież nic złego jeszcze się nie stało. EWIG 40 wykonał klasyczny układ ABC, ABC, czyli korekta poprzedzająca nowy impuls hossy. Jednakże, jeżeli spojrzymy na EWIG 40 z innego punktu widzenia, czyli takiego, w którym widać kanał, no to wyjście dołem z kanału zostawionego przez EWIG 40 otworzyło furtkę w kierunku 6000 punktów. 6000 punktów to nic innego jak szczyt 2023. Pytanie, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna? Ona może także być wskazówką. No to też są te okolice. Gdzie szukać przełomu pozytywnego? Jeżeli MWIG 40 wybije 6557, wówczas pojawi się pozytywny sygnał. Jednakże do tej wysokości no, wyjście dałem z kanału do czegoś obliguje. Widoczna jest już pełna okazałości, czyli prawe ramię, głowa, lewe ramię, linia szyi 624, tutaj te okolice dolne ograniczenie kanału.
I jeżeli niedźwiedziom udałoby się przełamać to wsparcie, no to tutaj podręcznikowo sprawa by się wyjaśniła. Na chwilę obecną konkluzja neutralna. Jeżeli chodzi o kolejne spółki tworzące indeks WIG 20, to jest to CD Projekt. No i tutaj dosyć ciekawe zachowanie się podczas dzisiejszej sesji, no bo jest odpowiedź podaży dosyć mocna i łapanie, czy to nadarzającej się okazji, zobaczymy. Na wykresie dziennym kanał wzrostowy obowiązuje, nie ma negatywnych sygnałów. Jeżeli chodzi o formacje świecowe, miejsce do zwyżki jest jeszcze sporo. Jeśli chodzi o magnes, to są to okolice 175 zł, ale na tygodniach jest coś, co może niepokoić. I na to należałoby zwrócić uwagę, mianowicie jest to średnia 200-tygodniowa. Spadająca gwiazda na tygodniach, proszę bardzo, ją tutaj widać doskonale. Średnia 200-tygodniowa i dosyć sporo obroty. Ostrzeżenie, pierwsze mocne ostrzeżenie, jeżeli chodzi o tutaj ryzyko związane z kontynuacją wzrostu. Zobaczymy, co się z tego wykluje. Jest ostrzeżenie, dlatego też tutaj outlook staje się neutralny. Był wzrostowy do tej pory, teraz staje się neutralny. Cyfrowy Polsat. Zejście w okolice 11 zł z hakiem. Można tutaj doszukać się realizacji scenariusza, który polegał na tym, może tu będzie lepiej widać. Jest przecież ciekawsze, nie? Nie ma tam. I tutaj można doszukać się chociażby na tym wykresie wyrysowania prawego ramienia odwróconej głowy z ramionami. Prawe ramię jest już widoczne na wykresie. Ja postaram się je tutaj. A. Są oczywiście osoby, które są wzrokowcami, muszą to widzieć, proszę bardzo. Można powiedzieć, że idealnie dojście tam, gdzie cyfrowy powinien dojść, żeby zbudować prawe ramię, czyli formację, może niekoniecznie potrzebną, ale która się przyda w odwróceniu trendu i w ruchu, na przykład na 20 zł, no bo jeżeli trend miałby się zmieniać, to 20 zł byłoby na celowniku. Genialnie byłoby, gdyby bykom udało się w tym tygodniu wyłamać sufit zeszłotygodniowej czarnej świecy 12,20 zł. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że na wykresie dziennym atakowana jest właśnie średnia 200-sesyjna. Od niej w czwartek odbiły się ceny, w piątek także nie było podejścia i dzisiaj jest kolejna próba. To cały czas sprawia, że trudno jest z większą pewnością postawić tak zwany pozytywny outlook, czyli zakładać, że jej korekta jest w pełni wykonana. Ta średnia 200-sesyjna cały czas blokuje. Ta ruchoma granica może tutaj jeszcze namieszać bykom w swoich planach. Niemniej jednak fajna gwiazda na dniach, ta szpulka, tutaj długi cień, odpowiedź popytu całkiem fajna i zaproszenie do zaatakowania 12-20. To jest opór na ten tydzień. Wybicie go do końca tygodnia byłoby tutaj bardzo ciekawym sygnałem dla byków. Dino, czy jest to głowa z ramionami? Teoretycznie wygląda to jak głowa z ramionami, ale szanowni państwo, trend poprzedzający uformowanie się tej struktury jest nieadekwatny do czasu jej powstawania. Tu nie było trendu wzrostowego, który ta formacja miałaby odwrócić, bo to jest formacja odwrócenia trendu spadkowego. Dlatego też tutaj byki jak na razie się tym mogą nie za bardzo przejmować. Kluczowe jest to, co widać na tygodniach, a na tygodniach neutralne odczyty. W tamtym tygodniu nie udało się niedźwiedziom przełamać lokalnego wsparcia, bykom udało się trochę odrobić strat, konsolidacja, konkluzja neutralna, czekamy co. JSW, opór na tamten tydzień był klarowny, czyli 30 zł i to było 56 groszy, 30 zł 56 groszy, nie udało się go wybić, nie ma popytowego sygnału, takim oczywiście takiego punktu widzenia, jeśli chodzi o tygodniowe świece, co nie oznacza, że jakiś inny się nie pojawi, no przecież tutaj za każdym razem różne instrumenty analizy technicznej są pomocne. Jednakże klasyka mówi, że bez wybicia 37,50 przewagę mają akcyjne byki. I przepraszam, akcyjne niedźwiedzie, konkluzja negatywna. Jest szansa na wyjście z tego grona, ale podręcznikowo no, za mało zostało zrobione w ostatnim czasie. Kęty. Konsolidacji ciąg dalszy, jeżeli chodzi o grupę Kęty, to tutaj bodajże jest kanał, muszę przejść na inny wykres. Tutaj na tygodniach no jest ta gwiazda wieczorna razy dwa i nie ma odpowiedzi ze strony popytu, poza tym
papyk jest w górnej części takiego długoterminowego kanału. No to jest mega kanał, no bo Kęty są jedną ze spółek, które zawstydzają pozostałe siłą swojego długoterminowego trendu wzrostowego. Ten kanał obowiązuje w drugim terminie, ale jeśli chodzi o średni termin, to tutaj jest konsolidacja, odpoczynek, dystrybucji nie widać. To jest jak na razie pozytywna informacja, dlatego też temat korekty płaskiej ma prawo dalej się przeciągnąć. KGHM dotarli na wykresie tygodniowym do średniej 200-tygodniowej, czy jest to koniec spadków. Na wykresie dziennym sporo złego się zrobiło, ale jest luka, miejmy nadzieję, wyczerpania i MOD. Długi cień, mały czarny korpus, niestety są duże obroty, przełamane wsparcie. No, tak nie wygląda papier, który jest zdrowy pod tym kątem Hossy. Przełamana też jest linia wsparcia takiej głowy z ramionami, ale to też nie jest głowa z ramionami, bo czas powstawania formacji versus trend poprzedzający tą formację tutaj tak naprawdę do siebie nie pasują. To, co rzuca się w oczy, jest to cofnięcie w ramach chociażby testu wyłamanej linii bezcen. Ale szanowni Państwo, tutaj miejsca do takiego testu jest jeszcze sporo, ponad 20 zł. I w ramach tego KGHM ma prawo się dalej poruszać. Czy średnia 200-tygodniowa pomoże? Akurat nie jest to ta granica, która w przypadku tego papieru sprawdza się idealnie, dlatego też ciężko przywiązywać uwagę do tego sygnału. Kluczowe jest to, że w tamtym tygodniu wsparcie 150 zł 50 zostało przerwane, czyli ta sekwencja została zamknięta i tutaj jak na razie brakuje optymistycznych sygnałów. Może być tak, że po tak mocnych spadkach, a papier spadł 12%, pojawi się odbicie, no bo mocno spadło, jest szansa na odbicie. Spekulacja, jeżeli chodzi o formacje świecowe, inne sygnały, to tutaj jak na razie bez pozytywnego przełomu. Gdzie go szukać? No takim pierwszym pozytywnym przełomem byłoby na przykład zamknięcie się w tym tygodniu jakiejś sesji powyżej 143 zł. To jest taki pierwsze wyzwanie dla biegów. Kruk konsolidacji, ciąg dalszy, pod oporami, ale i wsparcia te są utrzymane. Tu się tak naprawdę wiele nie dzieje. Od strony technicznej neutralnie. LPP, no niestety przełamane zostało kolejne wsparcie. Tym razem podstawa białej świecy, czyli 16710, nie utrzymała ciężaru podaży. To cały czas, to co widać na wykresie, może być formą konsolidacji w ramach korekty, a to byłoby dosyć ciekawe rozwiązanie dla akcjonariuszy, no z racji tego, że w ramach korekty takiej płaskiej wiele generowanych jest sygnałów tak zwanych fejków, czyli są przebite wsparcia, wybite opory, nic się nie dzieje, papier dalej się koryguje. Tutaj widać, że wciąż nie widać impulsu przełomu zachęcającego do dalszych wzrostów, a wszystko to odbywa się oczywiście poniżej kluczowego oporu wyznaczonego przez sufit tej czarnej podażowej świecy. I to z punktu widzenia analizy technicznej blokuje optymistyczne zapatrywanie się na papier. Wciąż nie ma tutaj pozytywnego przełomu na LPP. Jeżeli chodzi o Orange, no to jest konsolidacja ciąg dalszy w ramach trójkąta, trójkąta długoterminowego. Tutaj neutralnie większych negatywnych sygnałów nie ma. Na wykresie dziennym widać, to jest średniej 200-sesyjnej, ale ona nie bierze udziału tutaj w procesie budowania wsparcia, czy też w procesie polegającym na szukaniu punktu zwrotu. Neutralnie, jeśli chodzi o średni termin. PKSA, no i tutaj jest niższy szczyt. Niższy szczyt, okazała czarna świeca, poparta obrotami. Opór na ten tydzień to 171,90 i bez wybicia go w tym tygodniu niedźwiedzie mają okazję do przetestowania chociażby czerwcowego dęka. Pepco, sufit na ten sufit zeszłotygodniowej czarnej świecy to 20,67 i jest to wyzwanie dla byków. Jeżeli poziomy, które zostały ostatnio przetestowane, a to jest bardzo fajny poziom, który był przetestowany, mowa o podstawie całej tej zwyżki jest to 16,77, a papier był, przepraszam, 18,77, a ceny minimalne w tamtym tygodniu to 18,80. Tak naprawdę 3 grosze powyżej tutaj podstawy poprzedniego impulsu. No tak naprawdę marginesu to spadków już nie ma. Wyzwanie na ten tydzień to jest 20,67. Jeżeli bykom udałoby się wybić ten poziom, to tak naprawdę byłby to sygnał wyczekiwany od dawna przez akcyjne byki, bo tutaj ten cykl spadkowych świeczek jest już tak olbrzymi, że aż się prosi o odbicie. PGE neutralnie w konsolidacji, w drugim terminie struktura in-out prawdopodobnie obowiązuje dalej. Czemu prawdopodobnie? No bo zawsze jest ryzyko, że w przypadku powrotu do wcześniejszej konsolidacji ceny mogą wydłużyć tą konsolidację, nie docierając do jej górnego ograniczenia. Ale jeżeli chodzi o klasykę, to górne ograniczenie tej konsolidacji prostokąta stanowi potencjalny magnes, to okolice 9 zł i jak na razie tutaj tego typu koncepcja obowiązuje. Orlen
Młotek pozostaje utrzymany, 60 na 70 cały czas jest broniony, ale klin w drugim terminie no tutaj niepokoi. Na razie nie przeraża, bo ceny są w środku. Zejście, ewentualne zejście poniżej 61 na 70 to niestety otwarcie drogi w kierunku 46 zł. PKO BP, czy jest tutaj podwójny szczyt? Jak na razie tego typu ryzyko pojawiło się na wykresie? Czy będzie materializacja? Zobaczymy. Tak naprawdę nic się złego nie stało w ostatnim czasie. PKO BP konsoliduje się od marca. Są to poziomy znane inwestorom. Nie było niżej niż podstawa tej formacji. Tutaj są to okolice 55-60 groszy, czy 55-50 jest takim poziomem obrony. Według podręcznikowego podejścia, tak, 55-50 jako kluczowy poziom obrony, do tej wysokości byki mogą czuć się względnie bezpieczne. No i PZU, czy doszło już do rozegrania, wyczerpania potencjału podażowego po tym, jak niedźwiedzie zdołały tutaj przełamać postawę tygodniowej białej świecy na wybiciu historycznych szczytów? No to jest bardzo niepokojący sygnał. On nie został zanegowany do tej pory. Jeżeli nie został zanegowany, no to i temat korekty ma prawo dalej się przeciągać. Tutaj zachodzi ryzyko, że mogłaby się wyrysować formacja głowy z ramionami. No tak trochę naciągana jest to struktura, bo to lewe ramię, no to ono tutaj przecież ma trochę zbyt mocno jest rozciągnięte w czasie, chyba że to drugie ramię także będzie rozciągnięte w czasie, ale to są już gdybania na poziomie luźno-akademickim. Na chwilę obecną nie ma tutaj sygnałów kończących tą konsolidację. Przydałoby się na przykład takie fałszywe zejście na południe, fake, cofka i zaproszenie do nowego impulsu. Tego wciąż nie widać. Na koniec wykres spółki Santander Bank Polska. Tutaj korekta ominęła szerokim łukiem, czy też to cofnięcie ominęło szerokim łukiem Santander Bank Polska. Nic złego się nie wydarzyło. Jak na razie papier pozostaje na historycznych poziomach. Dystrybucji nie widać, dlatego też i konkluzja tutaj także bez zmian, czyli pozostaje pozytywna. Szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam prawdopodobnie jak zawsze za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Kłaniam się serdecznie, Piotr Gnejryk, Biuro Maklerskie Banku.